Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, że mówimy o kulturowym zakorzenieniu przemocy w religii, nie w jednej. Halo? Dzień dobry, ja się nazywam Mikołaj Janusz, dzwonię z Kongresu Nowej Prawicy. Jestem asystentem pana posła Roberta Iwaszkiewicza. Dostałem kontakt do pana, nie wiem właściwie jak się zwracać do imama oficjalnie. Pan jest imamem, tak? Tak, tak. Jak się mam zwracać, żeby pana nie urazić? Panie imamie, tak. Dostałem do pana kontakt, pani imamie, od muzułmańskiego związku religijnego, ponieważ poszukujemy konsultanta właśnie. Organizujemy jako Kongres Nowej Prawicy taki panel dyskusyjny, można by to nazwać. Ten panel się nazywa Nikt tylko cios potrafi sprowadzić na ziemię. Poszukujemy imama, który by przyszedł i wziął udział w tym panelu. Czy pan by ewentualnie był zainteresowany? Gdzie to będzie? W Warszawie to się będzie odbywało. Czy może pan mi wysłać po prostu program tego panelu i adres i... Dobrze, i dobrze. A na jakim, na co mam pan... Ja podam panu tak adres mailowy. Dobrze. To jest N tak jak Natalia. Tak. E tak jak Ewa. Tak. Z tak jak Zenon. Tak. C tak jak Cecylia. Tak. I H tak jak Henryk. Tak. Dwóch mężczyzn, trzy kobiety, bidule. Powiedzmy. Tak. Tak. Yahoo. Małpa. Kropka.com. Dobrze. W tym kongresie, jak tam są poważne postacie, będzie właśnie mój szef, pan Robert Iwaszkiewicz, będzie Tomasz Adamek, niedoszły europoseł, będzie pan Andrzej Głota, będzie pan Janusz Korwin-Mikke. No i potrzebujemy eksperta z spraw islamu. Bardzo bym prosił też, jeśli wiem, pan że, tak prawda... w tym programie, żeby pan wymienił te osoby też w mailu. Bardzo. Tak, wymienię, oczywiście. Zgodzi się pan ze mną, prawda, że czasami tylko uderzeniem można sprowadzić na ziemię. Że znaczy, że to jest temat naszej, panelu dyskusyjnego. Kiedy tylko cios może sprowadzić na ziemię. Rozumiem. Głównie to jest o podejściu do kobiet. I no właśnie, i my będziemy tam, no będziemy je bili. Proszę wysłać i będziemy w kontakcie. Ja przeczytam to i po prostu tak odzwonię do pana. Dobrze, dziękuję uprzejmie.